uważam, że interpelacji na dzisiejszej sesji i zapytań nie ma. Państwo radni, szanowni goście, przystępujemy do realizacji 5. punktu porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie tych uchwał. Podpunkt 1. Pierwszy z rozpatrzonych w tym punkcie porządku obrad projektów uchwał dotyczy zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwaloną uchwałą nr 18 /3/2015 dnia 28 stycznia 2015 roku. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 1 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Statutową. Do tego projektu uchwały Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę, która została uwzględniona w brzmieniu określonym na druku nr 1a. Projekt uchwały zawierający autopoprawkę Zarządu Powiatu oznaczony jako druk nr 1a został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 1a Państwo radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 1a? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Może jeszcze raz. 3 tak, 3 razy. W głosowaniu brało udział 20 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 3 radnych. Za było 17 radnych. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18 /3/2015 dnia 28 stycznia 2015 roku. Kolejnym z rozpatrywanych projektów uchwał jest uchwała dotycząca wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia powiatu płockiego na rzecz gminy Pulkowo. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 2 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 2 Państwo radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Głosów za było 20. Głosów przeciw nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia powiatu płockiego na rzecz gminy Pulkowo. Podpunkt trzeci. Ostatni z rozpatrywanych w tym punkcie porządku obrad projektów uchwał jest rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku. Przypomnę, że w materiałach sesyjnych Państwo radni otrzymaliście treść skargi pana Andrzeja Dobrucha z dnia 29 kwietnia 2015 roku na działanie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, a także projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu określonym na druku nr 3, zawierającym opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. W tym miejscu chcę zauważyć, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku, dokonując oceny całości zebranego materiału oraz złożonych wyjaśnień przez zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, pana Piotra Małeckiego, uznała skargę pana Andrzeja Dobrucha za bezzasadną. Czy w odniesieniu do rozpatrywanej problematyki wynikającej ze skargi pana Andrzeja Dobrucha, a także do treści projektu uchwały w imieniu określonym na druku nr 3 Państwo radni mają uwagi, pytania, proszę o wypowiedzi.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku numer 3, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Głosów za oddano 19. Głosów przeciwnych nie było. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku. Państwo radni, szanowni goście, przystępujemy do realizacji 6 punktu porządku obrad, który przewiduje sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych. Czy są jakieś wolne wnioski i oświadczenia? Nie widzę. Informacje przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w sprawie pisma pana Janusza Kicko, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Płocku w dniu 4 maja 2015 roku. W dniu 4 maja 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Płocku wpłynęło pismo zatytułowane skarga pana Janusza Kicko z dnia 30 kwietnia 2015 roku adresowane do Rady Powiatu w Płocku zawierające pierwszy zarzut bezczynności starosty płockiego w zakresie udzielenia odpowiedzi na wniosek skarżącego z dnia 31 marca 2015 roku. Dwa, wniosek o wydanie zaświadczenia określonej przez skarżącego treści. Zgodnie z paragrafem 41 ust. 4 statutu powiatu płockiego skargę lub wniosek skierowano do Rady Powiatu, do której Rada Powiatu nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i załatwienia, przewodniczący Rady w terminie 7 dni przekazuje do właściwego organu, powiadając o niniejszej skarżącego oraz na najbliższej sesji Rady Powiatu. W myśl przywołanych uregulowań statutowych, pierwsze, pismo z dnia 8 maja 2015 roku, numer OR1, 15.10.1.2015, wymienione pismo wraz z uchwałą numer 57, /5/2015, Rada Powiatu w Płocku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Janusza Kicko na bezczynność starosty płockiego w zakresie dotyczącym pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Płocku z dnia 17 kwietnia 2015 roku numer GGN-1-6621.2598.2015 zostało przekazane według właściwości do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie z uwagi na to, iż jest to organ właściwy w rozumieniu artykułu 229 punkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę. W piśmie z dnia 31 marca 2015 roku w sytuacji, w której wnioskodawca został pouczony pismem numer GGN-1-6621.2598.2015 o tym, w jakiej formie winien złożyć wniosek w celu uzyskania wyżej wymienionego zaświadczenia. Dwa, pismem z dnia 8 maja 2015 roku numer OR-1-1510.1.2015 wyżej wymienione pismo w zakresie dotyczącym wydania zaświadczenia pożądanej treści do prawa własności na nieruchomości położonej przy ulicy Rębowskiej 54 w Wyszogrodzie. Zostało przekazane według właściwości do burmistrza gminy i miasta Wyszogród jako organu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego do wydania zaświadczenia o treści jakby wniosku zawartym w piśmie pana Janusza Kicko, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Płocku w dniu 4 maja 2015 roku. O podjętych czynnościach odrębnym pismem z dnia 8 maja 2015 roku powiadomiony został skarżący pan Janusz Kicko.
W dniu 21 maja 2015 roku burmistrz gminy miasta Wyszogród zwrócił przekazaną do niego korespondencję, uznając, że jest niewłaściwy do rozpatrzenia tej sprawy. Pozostając jednak na stanowisku, że wniosek zawarty w treści pisma zatytułowanego skarga pan Janusz Picko z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczy pisma wysłanego z Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, podpisanego przez osobę działającą z upoważnienia burmistrza gminy i miasta Wyszogród, a nadto organ ten dysponujący dokumentacją w tej sprawie w dniu 27 maja 2015 roku ponownie przekazane zostały dokumenty do burmistrza gminy i miasta Wyszogród jako organu właściwego. Właściwego do wydania zaświadczenia żądanej przez pana Janusza Picko treści. Zatem taki jest stan sprawy, jeśli chodzi o czynności podjęte w odniesieniu do pisma pana Janusza Picko z dnia 30 kwietnia 2015 roku, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Płocku w dniu 4 maja 2015 roku. Pozostaje mi jedynie zapytać, czy może w tej sprawie państwo radni mają jakieś uwagi lub pytania? Nie widzę. Czy może ktoś z państwa radnych ma jakieś sprawy do przedstawienia w ramach wolnych wniosków i oświadczeń? Bardzo proszę o wypowiedź. Nie widzę. No proszę w tym punkcie. Tak, proszę bardzo. Pominęliśmy informacje o pracy mieszkańców, tak jak tutaj pan przewodniczący zauważył, to taka, bym powiedział, bardzo nadzwyczajnych kilka spraw, które nam umożliwią założę. Natomiast dwa słowa chciałem tylko takich informacji jednak przedstawić i uzupełnić. Rzecz pierwsza, o której chcę powiedzieć, to wystąpiliśmy już do pana przewodniczącego z prośbą o to, aby najbliższa sesja, która była planowana, jak już mówiono, 24 czerwca, mogła odbyć się 1 lipca. Dlaczego? A to dlatego, że jest kilka rodzajów wydatków, które zostały zapisane w tak zwanych wydatkach niewygasających. Wiemy, że do końca czerwca ich nie zrealizujemy. I poprzez odbycie sesji już 1 lipca, czyli po przekroczeniu tego terminu, w jakim one mogą być zrealizowane, będziemy mogli je wrzucić już do bieżącego budżetu, bo w sposób techniczny bardziej łatwi rozdysponowanie, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, na pewno też za kilka dni to będzie u nas wielka sprawa, jeśli chodzi o program drogowy, a w zasadzie nawet mówię, że drogową osobę, który już jest na ukończeniu, we wtorek miałem ostatnie spotkania z naszymi radnymi konsultacyjne i wówczas ten program przedłożymy państwu radnym do konsultacji. Chcielibyśmy, jeżeli on uzyska oczywiście akceptację i zgodę co do swojej treści, harmonogramu, abyśmy go 1 lipca przyjęli. Też bo to jest taka świeża sprawa, więc chciałem się tutaj z państwem podzielić. Informacja dotycząca ostatnich wydarzeń związanych właśnie z pogłębianiem PiS-u. Zresztą zapraszamy na ostatniej sesji wszystkich państwa na konferencję, no tak nazwijmy to konferencję dotyczącą, poświęconą podsumowaniu tych minionych 5 lat od wydarzeń, które miały miejsce 23 marca, maja w Siniarach, 5 lat temu. Ja bym tą konferencję zaliczył do planu, bo oczywiście nie sposób jest dziwić się ludziom, mieszkańcom tego terenu, że do dzisiaj odczuwają emocje, gdy mówią o tamtych wydarzeniach. To jest naturalne, za 5 lat będą takie same emocje. Ale też była okazja do tego, żeby się wymienić myślami i wspólnie też jakby wyznaczyć sobie dalej pewnie ten sam cel, który był, ale warto, że on miał taki i odświeżony i jeszcze bardziej przyczynił do pracy, czyli silny lobby po to, aby zwiększać ilość pieniędzy potrzebną na
dalszą refundację brzegu. Na 2015 rok prezydium miało zabezpieczone 3 miliony złotych. W ogóle na odcinek od Włocławka do Przewrotu. Ta konferencja dużo wniosła. Po pierwsze, kilka dni przed tą konferencją, może tygodni, kiedyś zmienił się z dyrektora na panią dyrektor szef prezydium województwa mazowieckiego. Co na pewno też przyczyniło się do lepszej już dzisiaj, można powiedzieć, współpracy i przepływu informacji. Pewnie to nie proste, te pierwsze dni dla tej panu dyrektora, jak to znaczy, jak stale problemy ma pewno i to dużo do myślenia dało. Ale długo nie trzeba poczekać, żeby po wystąpieniach, które tam miały miejsce, po wspólnych petycjach do ministra środowiska, do niej również, no, doprowadzić do spotkania, w którym już uczestniczyliśmy we wtorek wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, gdzie jakby już przekazano nam informację, zresztą potwierdzono, że 8 milionów udało się wyegzekwować, bo jeszcze w tym roku na refundację rzeki w tym miejscu przekazać. I mało tego, że to odbyło się we wtorek, w tym tygodniu zresztą, w czwartek już mieliśmy przedstawicieli RZGW u siebie, zaproponowaliśmy też wykorzystanie tych terenów, które powiat wykupił właśnie po 2010 roku od mieszkańców, jako teren, na którym można odkładać ten urobek, bo chodzi o to, żeby tak jak błędem, nie popełnić błędu lat poprzednich i nie refundować tego między walu, tylko zawał. Część tego terenu będzie wykorzystana, ale część też jest pomysł, żeby właśnie inne miejsca, które są możliwe do zasypania, też w ramach tego gruntu, który dysponuje, wykorzysta. Są obecnie robione badania jeszcze, powiedzmy, tej głębokości Wisły i miejsc, których trzeba wykorzystać. Oczywiście kilka formalności, które muszą być zrealizowane, to jest naturalne, albo żadnego zadowolenia. Ale na pewno te co najmniej 8 milionów będzie wydatkowane. Jednym z takich wniosków, które tam przyjęliśmy, jest też coroczne organizowanie właśnie w rocznicę wydarzenia konferencji tam na terenie, abyśmy podsumowali te działania. Szanowni Państwo, trzeba cyklicznie sprawdzać i cyklicznie rokować za tym, żeby nikt o nas nie zapomniał, bo jak zaczęliśmy podnosić głos i walczyć, to się i jakoś zaczyna pieniądze znajdować. Ja odbyłem też spotkania w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej, więc już i te mechanizmy znam, jak tam zabezpieczać pieniądze, jak na to też możemy, może nie bezpośrednio jako beneficjent, bo wiadomo, że to nie może być beneficjentem, ale jako ten lobbysta, który może, że tak powiem, w sprawie monitorować, jak to robić, więc udało nam się to wywalczyć. I udało mi się bez dużego wsparcia posła tej siebie, czyli Piotra Zbożewskiego, który rzeczywiście służył, że tak powiem, swoich możliwości płynących z mandatu i doprowadził do tej spotkanie w takim tempie, bo oczywiście na pewno było duże czekanie. Niemniej jednak, po pierwsze, chcę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tej konferencji, wszystkim Państwu radnym, którzy byli na tej konferencji. No, może nie przekażę tego w bezpośredni sposób, ale i mieszkańcom, i przedstawicielom stowarzyszenia. Szanowni Państwo, to działanie, jeśli będzie takie wspólne, na pewno będzie miało sens i ten cel powoli na pewno, bo nie od razu, ale myślę, że to jest osiągnięte. Dlatego taką krótką informację chciałem tutaj Państwu złożyć, bo jest to temat bardzo świeży, ale cały czas aktywny i dopiero on swojego tempa nabiera, a też no, czekając do kolejnej sesji, czyli 1 lipca, to na pewno złożę kolejne informacje, jak wygląda przebieg prac, ale tutaj myślę, że to warto podkreślić. I żeby już nie przedłużać, ale no, taki mamy dzień dzisiaj, na następne części, że będzie można przede wszystkim aktywność samorządu i nie tyle naszego powiatowego, co chcielibyśmy na tej drugiej części aktywność nagradzać czy wyróżniać tych, którzy tworzą ten samorząd od samego dołu. Są gdzieś radni, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad, bo to na nich przede wszystkim chcemy się skupić. I tam będziemy pokazywali właśnie, z czego ten kraj się składa i z jakich samorządowców. Niemniej jednak w tym miejscu chciałbym też, żeby to najbardziej właściwą osobą, żeby to zrobić, bo najmniej mam z tym wspólnego, pokazać, że w ramach powiatu też są instytucje, które są doceniane w tym przypadku przez samorząd województwa. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dostał 2 wyróżnienia. Wyróżnienie
pierwsze za najaktywniejsze aplikowanie środki rezerwy Funduszu Pracy w latach 2014 i drugie, drodzy Państwo, za najaktywniejsze realizowanie programów specjalnych finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy w latach 2012-2015. Myślę, że to bardziej tutaj Pani Iwony zasługa jako powinna. Niech jednak, Szanowni Państwo, trzeba to o tym mówić, to pokazywać, bo pewnie nie ma się z czego cieszyć, jak się ma 21% bezrobocia. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, prawda? Niemniej jednak, jakbyśmy się mu przyjrzeli, to też te 21% bierze się tylko z tego, że jest tak mało pracy. Na to ma wpływ wiele czynników. Ale, Szanowni Państwo, odbyłem już 6 albo 7 spotkań takich z przedsiębiorcami na tym terenie w ramach tego programu, który realizujemy, takiego powiedzmy oddolnego aktywizowania szeroko rozumianej sfery gospodarczej. I jeszcze nigdzie nie spotkałem się z opinią negatywnej oceny tego Urzędu Pracy i współpracy z nim. Tak jak wiele słyszę na temat funkcjonowania różnych wydziałów tutaj, życzeń, co powinno się zmienić i tak dalej, to będzie się zmieniało i to jest zresztą ten też przede wszystkim cel tych spotkań. Tak, jeszcze na temat Urzędu Pracy z negatywną opinią się nie spotkałem, wręcz przeciwnie. Widać już tam tą synergię w wielu przypadkach, taką relację współpracy nawiązaną. Więc myślę, że te wyróżnienia są tylko takim udokumentowaniem tego, że faktycznie tak jest. Tyle z mojej strony w tym punkcie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan. Również z miejsca chciałbym zabrać głos, podziękować panu staroście za te spotkanie, tą konferencję i mam nadzieję, że to, co pan starosta w tej momencie, czy w tej chwili powiedział, że będzie pogłębianie, jest dodatkowe 8 milionów, chciałbym to zobaczyć i ten urobek, o który tak walczyłem w poprzednich kadencjach radni, którzy byli w poprzednich kadencjach to wiedzą, żeby nie był urobek wsypywany w międzywale, gdzie mnie przekonywano, że ja się nie znam na regulacji Wisły, tylko żeby poza wale był wysypywany. I mam nadzieję, że zobaczymy na tym odcinku między Wocławkiem a Wyszogrodem, jak pojawią się pogłębiarki, które w właściwy sposób będą pobierały czy pogłębiały tą Wisłę. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma? Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Państwo radni, szanowni goście, zbliżyliśmy się do końca pierwszej części naszych obrad. W związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 13. Przypominam, że część uroczystą 6. sesji Rady Powiatu w Płocku odbędziemy w domu technika PKN Orlen S.A. przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41.